Cześć, zapraszam Was dzisiaj na bardzo prosty i zdrowy przepis, który możecie przygotować sobie na obiad albo na kolację. Potrzebujecie dwa dosyć duże ząbki czosnku, mniej więcej 8 plasterków suszonych pomidorów, 8 sporych pieczarek, 3/4 szklanki suchej komosy ryżowej, którą trzeba ugotować, miseczkę szpinaku i przyprawy, sól, pieprz i tymianek. Zaczynamy od podgrzania pomidorów suszonych z czosnkiem. Nie potrzebujemy więcej oleju, wystarczy nam ten, który wyleje nam się razem z pomidorami. Podgrzewamy to przez chwilę, aż zacznie nam lekko pachnieć. Kiedy to nam się troszeczkę podgrzeje, dodajemy pokrojone w plasterki pieczarki. I znowu to wszystko mieszamy i podgrzewamy, aż pieczarki oddadzą trochę wody i ściemnieją. Na tym etapie możemy dodać już przyprawy, sól, świeżo zmielony pieprz i tymianek, który też najpierw przecieramy delikatnie między palcami, aby wydobyć jego aromat. Oczywiście możecie użyć też świeżego tymianku. Następnie dodajemy ugotowaną wcześniej komosę ryżową, tak wyjdzie nam mniej więcej szklanka, taki spory kubek. I dodajemy do tego świeży szpinak, oczywiście umyty. Mieszamy to wszystko, czekamy aż szpinak troszeczkę się podgrzeje, a tym samym zwiędnie. I gotowe! To proste danie za każdym razem możemy trochę inaczej doprawić, ozdobić. Ja tym razem dałam prażone pestki dyni, pomidorki koktajlowe, bo latem dodaję je prawie do wszystkiego, bo są tak smaczne, i świeżą natkę pietruszki. Jeśli chcecie skorzystać z przepisu w formie pisemnej, to oczywiście znajdziecie go u mnie na blogu i oczywiście link jest w opisie pod filmem. Zachęcam Was do spróbowania tej potrawy i podzielcie się koniecznie wrażeniami, jak Wam posmakuje. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!